w Radiu Katowice Wisła, motoryzacja, ale nie tylko, bo nie tylko samochody są atrakcją dzisiaj tutaj. O godzinie 18 na scenie w amfiteatrze wystąpi Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry, Pani Małgosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani już gotowa? Mogłaby Pani już wyjść zaśpiewać. Ja prosto z podróży, to jeszcze troszeczkę się przebiorę. Pani Małgosiu, to jest chyba ważny koncert, głównie z tego względu, że pierwszy od momentu, kiedy rozpoczęła się pandemia? Elektryczny pierwszy. Zagraliśmy rzeczywiście w Radio Lublin akustyczny koncert, a już strasznie dawno temu. Pewnie bez publiczności? Z publicznością, bardzo rzadko usadzoną w maseczkach. Było, no trudno było, no ale takie czasy. Natomiast elektrycznie, mało tego, że pierwszy koncert w pandemii, ale także pierwszy koncert w tym składzie, bo zmieniłam skład, to jest... No to proszę go pochwalić, zanim, no ja wiem, że nie chwali się dnia przed zachodem słońca, ale bardzo proszę. A ja myślę, że ja oczywiście chwalę, natomiast należy to zobaczyć, posłuchać, bo chłopaki oprócz tego, że świetnie grają, to też świetnie wyglądają. A, no już Pani zachęciła całą żeńską część publiczności. Pani Małgosiu, to był, no teraz oczywiście jeszcze pandemia trwa, ale to było trudne doświadczenie dla wszelkich artystów, którzy pracują poprzez kontakt z publicznością. U nas w Radiu Katowice także odbywają się koncerty w naszym studiu, które prezentujemy naszym słuchaczom również w formie wideo, ale nie ma tam publiczności. I artyści, kiedy kończą utwór i nikt nie klaszcze, to jest chyba bardzo trudne doświadczenie. To jest okropne, to jest bardzo trudne. No tutaj przez moment też to wisiało przecież na włosku, nie wiadomo było, jaka forma będzie. Modliliśmy się o to, nawet ci, którzy się na co dzień nie modlą, żeby jednak publiczność była i bardzo się cieszę, że jest jednak taka forma, bo nawet jeśli tej publiczności nie ma bardzo dużo, to i tak wiadomo, dla kogo się gra i to jest... To jest ten kontakt. Tak, to jest coś, czego się nie da opisać. To jest coś, taka interakcja, która się wytwarza, gdzieś fruwają w powietrzu jakieś fluidy. To ani przez radio, ani z płyty, ani przez ekran telewizora to się nie przenosi. Tylko i wyłącznie na koncercie. I to jest jeden z tych najważniejszych elementów, dla których artysta ciągle chce wychodzić na scenę, prawda? Tak, ja myślę, że to jest najważniejszy argument. Pani Małgosiu, czy Pani pierwszy raz występuje w Wiśle? Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że tak, bo jakoś, ja oczywiście mam naprawdę słabą pamięć, ale nie mogę sobie przypomnieć tego. Ja być może nigdy w ogóle w Wiśle nie byłam. To też możliwe. Ja pytałam tutaj organizatorów imprezy i oni też, no może sięgają pamięcią kilkanaście lat wstecz, tyle ile pracują, ale też mówili, że Pani tu chyba jeszcze nie było. To jest to jedyne, być może, albo jedno z bardzo niewielu miejsc w tym kraju, w którym jeszcze mnie nie było. No to dzisiaj jest ten pierwszy raz. Pani Małgosiu, czego będzie można posłuchać na scenie? Na scenie będzie można posłuchać trochę starych kawałków. Na które zawsze wszyscy mimo wszystko czekają, prawda? Na które mimo wszystko wszyscy czekają. Myśmy je niektóre troszeczkę odświeżyli, niektóre są grane w formie takiej, no, oryginalnej prawie. Będzie też trochę kawałków takich trochę młodszych, ale spróbujemy też zagrać dzisiaj premierę. No spróbujecie, na pewno się uda, Pani Małgosiu. No ja mam wielką nadzieję, ale zagramy ją pierwszy raz. Jak to z premierami i mam nadzieję, że będzie świetnie przyjęta. Przez tę publiczność, która siądzie, nawet co drugie krzesło. Zapeszać, ale mam taką nadzieję. Pani Małgosiu, o 18 na scenie Wasz występ na żywo, no ale oczywiście już teraz w Radiu Katowice słowa, będzie można ich posłuchać też wieczorem? Tak, dzisiaj parę słów zaśpiewam i powiem także. Będzie też piosenka oczywiście Słowa, to jest ta trochę młodsza od najstarszych. Drodzy Państwo, to chyba jedyna okazja, żeby Małgorzata Ostrowska sama zapowiedziała swoją własną piosenkę Słowa w Radiu Katowice. Pani Małgosiu, to na do widzenia i na dobry początek koncertu, który o 18. Proszę jeszcze swoim zdaniem wprowadzić ten Pani utwór. Teraz będzie piosenka Słowa, tytułowa piosenka z płyty Słowa. Bardzo dziękuję, Małgorzata Ostrowska w Radiu Katowice i w Wiśle o 18 na scenie w amfiteatrze. Słuchamy tu, słuchamy tam.
Małgorzata Ostrowska dziś wszędzie. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Radio Katowice.